Cieszę się, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym świętować razem z nami. Pięćdziesięcioletnią działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Złotkowie. W międzyczasie, jeszcze przed uroczystością, zdążyłem wyniuchać, że pani Zofia 91 lat ukończyła wspaniały wiek, także, ale co tam, no do setki daleko, więc dalszej owocy działalności w Kole Gospodyń. Dużo się słyszy o tym, że współpraca jest istotna pomiędzy organizacjami w gminie, a jednostką samorządu terytorialnego, a urzędem gminy. No i dużo się słyszało, że w naszej gminie te koła gospodyń wiejskich są takie pręże, tak ładnie działają. Ja doświadczyłem tego, co ksiądz proboszcz, będę może troszeczkę powtarzał, ale faktycznie już kilka lat temu, kiedy, że tak powiem, zwykły chłopak, z Budzisławia, chcąc zrobić jeden z projektów, poprosiłem o pomoc koło gospodyń wiejskich i faktycznie niesamowity odzew, ogromna życzliwość, duże wsparcie. Więc to był dla mnie taki pierwszy przykład na to, że w tych organizacjach pracują świetni ludzie, którzy chcą również bardzo dużo od siebie dawać. Dzisiaj, pracując na stanowisku burmistrza, doświadczam dokładnie tego samego, czyli ogromnego wsparcia z waszej strony. Nie ma tak naprawdę imprezy, którą nie uświetniłoby obecność koła gospodyń wiejskich i wasze ogromne zaangażowanie i wniesiona praca, bo o tutaj się śmialiśmy, pyszne plackie drożdżowe, ale wiadomo, że za tym plackiem drożdżowym, który później ląduje na stole, stoi czyjaś praca. Ogromna praca, często również nakłady finansowe i o tym nie wolno zapominać. Nie mam takiego doświadczenia jak moi przedmówcy, dla mnie to jest pierwsze 50-lecie. Wierzę, że będą następnie, no by się ziściły słowa tutaj pana Michała do setki, tak? Także sobie tak szybko rachuję, ile ja już będę miał lat, no pewnie już na emeryturze, ale mam nadzieję, że również nadal będę mógł aktywnie uczestniczyć w życiu kół gospodyń wiejskich.